Materiał realizowany w kawiarni Art Cafe pod pretekstem. Kolejne spotkanie z Abecadłem. Naszym gościem nie kto inny jak Wojciech Błażyński, trener pierwszego zespołu Górnika Nowe Miasto Wałbrzych, drużyny, która walczy o awans do czwartej ligi. Znamy Wojtka z boiska, znamy jego wypowiedzi i zdanie na temat sportowych wydarzeń tu i na świecie, a dzisiaj poznamy go z tej strony trochę bardziej nieznanej. Aby zadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę, ha, złamało kładeczkę, bezwiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki. Bo jak balon pękł, aż się P przelękło, T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Pyszna kawa. Myślę, że już jesteś rozluźniony, że już się tak nie denerwujesz jak z chwilę temu. No, na pewno. Zabawimy się w abecadło. Ja ci będę czytał po kolei literki alfabetu. Ty będziesz musiał powiedzieć swoje pierwsze skojarzenie. No i trochę się wytłumaczyć, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Gotowy? No to lecimy. A jak? Arbus. Arbus. Dlaczego arbus? Bo lubię ten owoc akurat. Jest często używany u mnie w domu i dzieci moje lubią i sam go spożywam. No i to jest najlepsza metoda na głoda, jak to mówią. Ja też akurat lubię arbuza, szczególnie zmielić i wypić jako sorbet, coś podobnego, prawda? Bejak. Jezu, bejak byk. Byk, znak zodiaku? Tak, mój znak zodiaku. Ty, no to musimy sobie podać, bo on ja też. Jestem byk, ponoć byki to uparte ludzie. Nie wiem, no tak mi się skojarzyło po prostu byk. No, że to mój znak zodiaku i znam ludzi po prostu z tego znaku zodiaku i powiem szczerze, że są naprawdę dobrymi ludźmi. No a jak powiedz, generalnie ten byk sprawdza się, te wszystkie przepowiednie zodiakowe, czytasz, zwracasz Nie czytam, w ogóle nie czytam, tylko zwracam uwagę na to, że ktoś jest bykiem i mówię, kurczę, no faktycznie super, z maja mam znajomych, którzy też mają urodziny w maju i często gdzieś tam, czy ktoś do mnie przychodzi, czy ja do kogoś i wiadomo, że obracam się wśród ludzi dobrych i wiem, że to... Że byki są naprawdę porządne osoby, porządni ludzie. No, miła, sympatyczna odpowiedź Wojtka na temat byka, ale zaczniemy teraz dywagację na temat C. Jak? C jak... Nie wiem, bo ja to wszystko w warzywa będę robił zaraz. Cebula? Jejku. Cebula. Cinquecento. No. No dobra, ale ta zawsze państwa miasta, jakby na przykład gdzieś tam były gry, to zawsze na literę C zawsze mieliśmy gdzieś tam samochody i mówiliśmy właśnie, ja zawsze spisywałem sobie Cinquecento, nie? Powiedziałem, że ktoś tam coś innego weźmie. Nie? Słuchaj, cebula ponoć ma warstwy. Kiedyś Szrek powiedział, że ogry są jak cebula, bo też mają warstwy. To jesteś bardziej jak cebula, czy bardziej jak ogry? Jak cebula. Czyli mało tego, też potrafię tak zrobić, że ktoś będzie płakał. No to jest dobra sztuka, powiem. Trzeba umieć się tak zachować, nie? Dokładnie. D jak? D. Dom. Jak dom. Zawsze chciałbym... Nie mam domu, mam mieszkanie. Zawsze, gdzieś jak byłem młody, zawsze marzyłem sobie, że kiedyś gdzieś tam będę miał swój własny dom, własne drzewo, będę miał syna, już mam syna, zostało mi tylko dom i drzewo posadzić i co? Kiedyś tam jak byłem młody, no to też myślałem o jakiś tam, lubię konie, podobają mi się konie i tak dalej i szczerze mówiąc tak myślałem właśnie, że dom, jakiś tam lina taka z 2-3 konie i gdzieś koło domu, gdzieś one biegające, nie? No, przyjemne stadnina, takie rancho. Takie no coś w tym stylu. Wiesz, no, moje lata były western i wiesz, komboje, nie, i tak dalej. To były te czasy takie, wiesz, gdzieś tam bliższe. A to mi tak gdzieś zostało, że naprawdę no, do tej pory nie na co oglądam coś tam
jak konie gdzieś tam pojawiają się w telewizji, czy jakieś wyścigi, to lubię sobie obejrzeć nawet ten fragment, nie? Bo tam nie jestem takim zagorzałym jakimś kibicem i tak dalej, ale gdzieś tam, nawet jak na internecie gdzieś przewijam sobie coś, to widzę, to nawet zaciekawiło mnie coś ostatnio. Najdroższy koń, ile kosztuje i tak dalej, to sobie tam gdzieś przeglądałem. Strasznie drogie są konie. Niektóre są, wiadomo, no, młode kupujesz, to są, ale wartość no, samochodu. Co najmniej, nie? Ale te najdroższe, no to już samochodu takiego już nie na naszą kieszeń, na nasze marzenia, nie? Chociaż marzenia powinny być strasznie wygórowane, moim zdaniem, i tam szukać. No ale widzisz, to są takie historie, których tak nie sprzedasz byle gdzie, byle komu. Czuję się zaszczycony. Prawda. No i przejdziemy do następnej literki. Ejak. E? Nie wiem. Nie mam. Jak ekran? Może być ekran. Dużo czasu spędzasz przed ekranem? No bardzo dużo. W sensie. No mecze. Oglądam bardzo dużo meczy. No to już to by mógł ktoś mi powiedzieć, ktoś jest z moich bliskich osób i no potrafię siedzieć od popołudnia do wieczora cały czas, przepraszam, przed ekranem i oglądać. Jak nie wszystkie kanały sportowe, które posiadam, a są, już nie ma chyba innych kanałów sportowych, jeżeli chodzi o mecze. I tak przełączam z punktu do punktu, nie? Jakiś mecz, co mi się podoba i tak dalej, no to skojarzenie takie ekran. No, to też pasja, to widać po tobie, bo cały czas jesteś na bieżąco z nowinkami, nie tylko trenerskimi, ale takimi czysto taktycznymi, to wszystko gdzieś skądś trzeba zapożyczyć najłatwiej, właśnie oglądając, jak pracują inni. Dokładnie. F jak Francja. 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 Niedawno były te mistrzostwa i teraz tak, jak sobie myślę, że Francja to ogólnie, jeżeli chodzi o piłkę, no bardzo dobre kolebka, tak, piłki nożnej, bo wiadomo z jakich względów, to też nie jest Francja taka jak kiedyś, że Francuzi jak Polacy byli sami biali, tylko teraz są osoby, które tam zjeżdżają się z Afryki i są Francuzami, no bo od małego gdzieś tam przebywają i tak dalej, mają obywatelstwo, ale no podoba mi się ich styl gry i fajnie to wygląda i cały czas są na topie, co prawda liga ich jest troszeczkę słabsza, chociaż teraz się polepszyła, jest na wyższym poziomie, ale i czasami fajnie obejrzeć ten mecz Ligi Francuskiej, bo jest szybkie tempo, ale nie jest sprzedawane w taki sposób jak na przykład Premiership, Liga Hiszpańska i tak dalej, przynajmniej naszej telewizji, jak naszej to i w innych też krajach. Ale no pierwsza myśl to Francja dla mnie. Bardzo fajnie, weszli do finału, całkiem niedawno byli przecież mistrzami świata i mistrzami Europy i tak dalej. No to prawda. Gejak. Gejak. Guardiola. Guardiola, no tak. Bohater dla wielu. No, to prawda. To moim zdaniem to fenomen. Jako człowiek, jako trener, bo pod jego, nawet ostatnio czytałem, że pod jego tam skrzydłami no wychował takich trenerów jak Den Haag. Kto tam jeszcze takich dwóch było, też na topowych, teraz kurczę, no mi wyleciało z głowy, ale też topowi trenerzy, teraz na teraźniejszy. Nie? Artreta pewnie można myśleć. Proszę? Artretę może można myśleć? Tak, Artreta i jeszcze jeden był, też w topowych drużynach są. No Artreta i Arteta. Arteta, do Den Haag i kto tam jeszcze był jego asystentem takim, że przy nim się Xavi. No tak, raz. Nie, no Xavi też był przy nim, był tak? Jego, no tam, i też jest tak. Już po tym, jak zakończył karierę. Tak, także. No i fajnie też, no to nie jest przypadek, nie? Że bierze drużynę i facet potrafi, no może nie od razu, ale potrafi no, każdą drużynę tak skonstruować, chociaż niektórzy mówią, że o, bo on najlepsze drużyny ma, że wszystkich najlepszych zawodników na różnych pozycjach i tak dalej. Ja myślę, że to właśnie jeszcze gorzej, bo jak masz gwiazdy w drużynie i poukładać te gwiazdy, że jedni biegają
wiadomo, to ostatnio nawet usłyszałem taki tekst, że w drużynie powinno być tak, jak do fortepiana 8, a 3 do grania. I tak samo tu połączyć to wszystko, całą tą grupę ludzi i żeby wszyscy wiedzieli, co mają robić i że nie, że jakieś tam dąsy, w sensie jemu się nie chce, on nie będzie biegał albo coś tam, taki gwiazd, mega gwiazd, to nie, on potrafi to tak scalić, że wszyscy, cała drużyna biega i za piłką i w ofensywie i w defensywie. Mało tego, gdzie nie przechodził, dla mnie to jest fenomen, bo gdzie nie przechodził, te drużyny wszystkie grają podobny styl, one grają tak jak jego za czasów Barcelona, czyli taką tiki-takę, nie? No to nie jest przypadek, że on potrafi tych zawodników, mało tego, wyciągać tych zawodników też, tak jak teraz z City tego Fodena, tak? Jakichś tam młodych zawodników wyciągać, którzy tak jak w Bayernie Monachium prawego obrońcy przerzucił na środkowego obrońcę. Nie wiem, jak on ma ten reprezentant w Niemiec, już nie z tego wiesz. Nie wiem, ale on powiedział, że jest też najbardziej inteligentniejszy. Najinteligentniejszym zawodnikiem na boisku, nie? No to czyli wiesz, no bo też piłka nożna to jest dla inteligentnych sport, a nie tylko dla, tak jak to kiedyś, czy kobiety myślą, że to tylko 11 biega, czy tam 20 biega za piłką i to nie jest inteligentny sport. Nie? Ja wręcz przeciwnie też twierdzę, że to jest inteligentny sport, bo sama nazwa mówi, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. No to prawda, akurat powiedzenie jedno z moich ulubionych. No. Jeśli chodzi o piłkę nożną. Nie, ale najlepsze to jest to, Kuba, że zazwyczaj to hasło działa w dwie strony, bo ty jako, na przykład ja jako trener teraz i trenerzy może mogą powiedzieć tam, to zawodnicy też na przykład nie pobiegnie któryś tam w jakąś stronę, czy tam gdzie nie chciały, tam gdzie ty chciałeś, a on nie pobiegł i zawsze odpowiedź zawodnika może być trenerzy, no ale lepiej mądrze stać niż głupio biegać, nie? Prawda, tylko że to wymyśli właśnie ten inteligentny, bo ten, który niekoniecznie wie, o co chodzi, będzie się tłumaczył, że nie wiedział, co ma zrobić. Tak, prawda? Tak. No i ale to jest główny przykład to Messi, nie? No, Messi, wiesz, bo on za dużo nie biega, nie? No. A potrafi zrobić różnicę. A potrafi się gdzieś tam ustawić, chociaż pilnowany jest z każdą drużyną, z każdą. Każdy zwraca na niego uwagę, a on i tak potrafi gdzieś stanąć tak się oderwać, tak gdzieś pójść w takie miejsce, szukać tych wolnych przestrzeni, że on tą piłkę za chwilę dostanie, nie? No, ostatnio akurat miałem okazję oglądać powtórki z meczu w Argentynie, drogę do finału i podobała mi się strasznie bramka, którą strzelił w pojedynku z Australią. Aha, to przed do środka i tak po swojemu, to tak, takiego szczurka puścił dokładnie między tak. nogami. Totalnie z niczego stworzył przewagę na przestrzeni jednego metra, a potem już nie można było go zatrzymać. No i tutaj też, czekaj, tą bramkę strzelił chyba w półfinale też. Też tego Chorwata takiego, co najlepsze statystyki miał, ten młody. Taki Chorwak z maską biegał. I też jakoś tak, że go pobiegł z nim do boku, powalczył na gdzieś tam na przepychankę. I też się obrócił w jedną, w drugą stronę, znowu poszedł do linii i tam zgrał komuś chyba McAllisterowi albo komuś tam, tak, wzdłuż bramki komuś dograł tą piłkę, nie? I to duża zasługa jego ogólnie też, wiadomo, że całej drużyny, ale też duża zasługa jego, że potrafi no, w najcięższych momentach gdzieś ten ciężar gry wziąć no, na siebie. I zaczęło się od Guardioli. Hajak. Hajak, Holandia. Już państwami pojedziemy i dlaczego? Bo Holandia mi się, bo kiedyś jak byłem młody, to w Holandii grali jak Hulit, Rijkaard, De Boerowie. To była taka epoka, taka holenderska, taka naprawdę, to były mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. Ja jako młody człowiek to patrzyłem na nich, że taki Ruud Gullit to dla mnie to było kurczę, długie włosy, czarny, taki z wąsem, nie? Tak. Frank Rijkaard też w środku pomocy, Marco van Basten chyba też był wtedy. No to też naprawdę i bardzo mi się podobała też Holandia i do tej pory mi się Holandia podoba, jeżeli chodzi o styl grania i podejścia tego, do tego wszystkiego. Nie? Choć w tej Finezji, jak jeszcze choćby nawet w 98 roku czy 2010 roku, gdy docierali do tych stref medalowych, w tej drużynie, którą obserwowaliśmy teraz na Mistrzostwach Świata, ja już nie widziałem. A no też, nie. A to też już bardzo lubię, nie? Też nie było tego takiego. Ale Holendrzy kiedyś naprawdę to fajnie wyglądało, oni naprawdę dobrze grali, to
To była chyba drużyna wtedy Van Hala, tak? Czy nie, czy tam kogoś a wcześniej? W tym roku? Oj, tam jak był. Nie, no Van Hal nie mógł być z Hulitem. Nie, tam był ktoś inny, taki był facet z, pamiętam, po marynarce, taki wysoki. No, tylko nie wiem jak się nazywał, ale no fajnie grali tego, naprawdę. Tego trenera z lat 88-92 to ja też niestety nie pamiętam. Jak się nazywał? Ja go widzę teraz fizycznie, jakby mi postawili 15 tych trenerów, ja bym powiedział, że to ten, ale żeby nazwisko nie pamiętam. Ale przypomnę też bardzo dobrego zawodnika holenderskiego, no to chyba wszyscy już powinni wiedzieć, Robin van Persie, nie? No tak. Dla mnie to nazwa latający Holender, nie? No to prawda, tak to mi mówią. Ja co on bramki strzelał, to jest... No to jest taki typ zawodnika, którego się lubi za samo to, że on po prostu na boisku jest, bo potrafi znaleźć się w każdym momencie, niezależnie od tego, co się dzieje. Ale widzisz, to tak się często zastanawiamy, która jakby epoka danego pokolenia piłkarskiego w danym kraju była lepsza, najlepsza, bazując na Holandii. Czasy Hulita to był początek, jak się interesowałem, wiesz, piłką nożną. Mm-hmm. Później Bergkamp i 98 rok. Oj, Dennis, yes. I ta to ekipa, był magik, nie? Prawda? I potem jeszcze dodatkowo ten 2010 rok i finał z Hiszpanią. Mm-hmm. No i tak mniej więcej, jakbyś chciał porównać te lata, bo też pewnie oglądałeś mecze tych drużyn, to która Holandia była dla ciebie najmocniejsza? No ta za czasów Hulita i tam Bergkamp, to w ogóle zapomniałem o Bergkampie, powiem ci, że nie wiem dlaczego, ale Bergkamp to był, no to był też magik piłkarski, to był, ja bym go porównywał do największych technicznych zawodników na świecie i nawet do tej pory, bo to co on grał to szok i nawet ten epizod, wiesz, taki, że no facet, który nie jeździł na wyjazdy, nie? Nie latał, nie? I on na przykład, no tam gdzieś tam czytałem, że on potrafił na Ligę Mistrzów z Arsenalem tam kilka dni wcześniej wyjeżdżać tam samochodem, wozili go do tego miejsca, nie? No to, bo był bardzo ważny mecz i tam Wenger go prosił, żeby on wyjechał, on się bał latać samolotem, nie? No to był, gdzie teraz jakbyś się zapytał, myślę, że połowę tych dzieciaków, oni nawet nie wiedzą, kto to był Bergkamp, po drugie, że taka historia, nie? No zgadza się, teraz każdy cały czas tylko Messi i Ronaldo, dokładnie. Do tego dojdzie Haaland niedługo i Mbappé, ale o tym to kiedy indziej w innym programie. Oczywiście. I jak? I jak? Igła. Sto gusiana. Tak. Czemu igła? A nie wiem, tak jakoś padła mi igła. Nie wiem, bo coś, czekaj, coś w domu ostatnio z igłą było. Moja córeczka ma Iga na imię i zawsze też czasami zamiast Iga to do niej mówię Igła. Fajny pseudonim. Tak i tak jakoś mi to wpadło. Także i Igła. No dobra, no to lecimy do Jod. Jod jak? Jod jak? Oj. Wiem, że te literki są czasami trudne i zaskakujące. Nie, no nie chciałbym, wiesz, jakąś palnąć bzdurę, bo bym palnął coś i nic, wiesz. Nie wiem, Justyna. Dlaczego? Bo moja siostra ma tak na imię. I tyle. I zakończmy. No dobrze, to nie będę dopytywał, chociaż miałem jedno pytanie w głowie. Kajak? I nie mów Krzysztof. Nie. Chociażby tak, tą całą rodzinę bym opowiedział. Kajak... Kokos. Owoc, którego bardzo nie lubię. A ja lubię. Lubię batony Bounty. Czyli jak jesz, czujesz się tak, w raju. Znaczy nie, tak. Także kokos, no. Ale z punktu widzenia sportowca, co kokos może dać? Nie wiem, nie czytałem. Dla mnie to smak jest dobry i uwielbiam ten smak i to jest taki najważniejszy ten punkt, nie? No dobra. Ely, jak? Ly. Jak? Nie wiem. Laponia. No Mikołaj. Święta. Może i dlatego z
skoczyło, to prezent no... jakiś dostałeś pod choinkę? No wiadomo, no każdy gdzieś tam coś dostaje, no, ale najważniejsze, wiesz, to dla dzieciaków, nie? Żeby frajda była, wiesz, kogoś, że teraz, ja to tak nie, teraz nie odbieram, kiedyś jak byłem dzieckiem, to faktycznie, a co dostanę i tak dalej, pod choinkę, ale teraz no, mam własne dzieci i skupiam się na tym, żeby tutaj, tu skupić się na tych prezentach i tak dalej. To, co gdzieś tam dostaje jakieś upominki, no to człowiek, wiadomo, cieszy się, bo zazwyczaj jest tak, że gdzieś tam no ktoś wie coś, czego potrzebuje i tak dalej. Gdzieś tam ktoś się dopytuje mnie po cichu, już czuję, że tam coś już jest, że co bym chciał dostać i tak dalej. No. Także, ale Laponia, no Laponia mi się tak skojarzyła, bo Mikołaj niedawno był, także... No prawda, każdy lubi prezenty dostawać. No i filmy, nie? Wiadomo, że filmy były niedawno całkiem, cały czas, gdzieś nie przyłączyłeś, to... O Mikołaju i o Mikołaju, nie? Tak, kroniki świąteczne, tak, i takie historie. A my przejdziemy do takiej polsko brzmiącej literki Ły. Jak? Łódź. Łódź. Łódź? Dlaczego? Bo też byłem z tych czasów, co Widzew był. Mhm. Teraz nie faworyzuję jakichś tam klubów i tak dalej, ale jak byłem młody, to też Widzew Łódź grał w Lidze Mistrzów. I chyba to był największy sukces ostatnich czasów naszych, po tyłu, jakbyśmy spojrzeli, nie? Zdecydowanie nie. No Widzew Łódź jak nie grał w Lidze Mistrzów, jak z Atletico Madryt Citko strzelał bramkę? No, nie, trzecie miejsce w grupie. Legia grała z Panathinaikosem chyba o półfinał. Tak, o półfinał, no. Ale Widzew bardzo fajny meczek rozgrywał, tak? Bo pamiętam jak był z Kopenhagą, tak? Czy grali do wejścia do grupowej Ligi Mistrzów, co tam był słynny sędzia, pan Turek, niech pan kończy ten mecz, tak? To tak, było tak. Coś takiego, no. Tak, był taki mecz. No. Ale bardzo fajnie też grali, tam byli zawodnicy Widzewie, pamiętam, reprezentanci Polski, nie? Tam Siadaczka chyba, Majak. No ja z tej było paru tam, Tomek, Łapiński. Tam było bardzo dużo właśnie tych Michalczyk, czy Michalczuk. To jest to nazwisko ukraińsko brzmiące, no, ale no, generalnie z polskim. Czy Michalczyk, jakoś tak, ale coś no, było takie Citko, przecież tam parę no, osób. Przepraszam, Staniek? Nie, on grał w Legii. Staniek w Legii, tak, przepraszam. W Legii, no. No to był taki czas, gdzie oglądałem każdy mecz w europejskim. No ja oglądam do tej pory, dlatego wiesz, mnie się skojarzyło Łódź i Widzew i wiesz, i tak sobie pomyślałem, no wiesz, no oni gdzieś grali chyba w Lidze Mistrzów, pamiętam, bo przecież ten Citko, co strzelił z połowy prawie bramkę. No to była jedna bramka z tych, tak, które do dzisiaj są wspominane jako jedna z ładniejszych rozgrywek. Dokładnie. Ale niestety wtedy Widzewowi za dobrze nie poszło, mimo tych meczów, o których opowiadasz. No ale wtedy też była inna Liga Mistrzów, nie? To byli sami mistrzowie, no. Pierwsze. Rok wcześniej Legia ćwierćfinał, oni też mieli chrapkę na to, żeby daleko dojść, mieli trochę inne losowanie, bo z Borussią Dortmund grali w grupie ze Steaua Bukareszt i właśnie z Atletico Madryt. Mhm. I pamiętam, że dostali łomot od Atletico, że niedobrze im ale to poszło. Ale tą bramkę co z połowy to chyba strzelił w Łodzi, nie? Tak. To było w Łodzi, i to był chyba, tak, był remis chyba 2-2 czy 3-2? 2-2 było z Borussią w pierwszym meczu. No. Wygrali jeden mecz ze Steaua Bukareszt i tyle to. No to widzisz, to tak to, znam, to bardzo dobrze znam historię. Resztę, wszystko poszło. Bardzo ale dobrze. To nie dlatego, żeby cię w tej chwili. Nie wiadomo, no, wiesz, dyskredytować. Ja wiem, że. Ja pamięci nie mam za dobrze, że było dobrej, także. Nie, no spokojnie. Spokojnie. Się gorzej, ale to po prostu są czasy, gdy ja wtedy jeszcze się tym tak interesowałem, no, na bieżąco. Mm-hmm. Już gorzej byłoby, gdybyś mnie zapytał o współczesność. Mm-hmm. Niestety jakoś mi to zbrzydło, bo wtedy przynajmniej polskie drużyny grały w europejskich pucharach, a dzisiaj grają w eliminacjach do europejskich pucharów i zazwyczaj kończą grę kończą zanim te europejskie zanim puchary zaczną. Się zaczną. Nie? To Emiak. Emiak? No mama. To w ogóle bez uznania. No. No już nie będę pytał dlaczego, choć pewnie... Przecież no wiadomo. Wiadomo. Kiedyś... nie wiem, no mogę opowiedzieć, albo nie. Kiedyś kolegami siedzieliśmy w grupce chłopaków i kiedyś kolega tak zadał mi takie pytanie, dał mi dwa pudełeczka i powiedział mi w sumie do każdego pytanie było zadane, kogo byś wybrał. Miałbyś jedną osobę usunąć po prostu, tatę czy mamę. 95% każdy mama, nie? No, nie wiem,
jak to się dzieje, ale no, faktycznie no, nasze mamy te zawsze te takie ciepło rodzinne, zawsze to utrzymują. Chociaż teraz są inne też czasy, że mężczyźni bardzo dużo też pomagają w tych takich codziennych życiu, w codziennym życiu i tak dalej, ale no jednak pierwsze skojarzenie, mamuśka jest zawsze mama, nie? To prawda. Każdy tak powie, niezależnie od tego, co się dzieje, przynajmniej ja nie znam za dużo osób, które by myślały inaczej. No i może to takie nasze, swojskie. Dokładnie. M jak ok. Nie wiem. To przekory zapytam, nie wiem dlaczego, to akurat na M, także... No, nic. Nic. Może nic. Nie, no musi być jakiś powód, słuchaj, tu już wejdziemy we Freuda. No to Nederland, dalej Holandia. Tak, coś czułem, że wrócisz do tego, takie koło ratunkowe. Nawet tutaj na ściądze mam na niebiesko, więc bardzo podobnie w barwach narodowych. O jak? Ojejku. Jak olimpiada. Dlaczego? No wiadomo, no jak jest olimpiada, czy ona zimowa, czy ona letnia jest, to człowiek siedzi i ogląda, nie? Jakby wiadomo, że nie ogląda się od dechy do dechy, ale gdzieś te najważniejsze, no, zwłaszcza jak Polacy dziś występują, a na olimpiadzie no, występujemy, to ogląda się, jak masz tylko czas, to gdzieś nawet jak powtórki mam możliwość obejrzenia, to sobie włączam olimpiadę, nie? Wojtek, zapytam z przekory, bo nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował. Nie wiem, czy wiesz, nie chcę być niegrzeczny, niemiły, ale mówimy o dwóch różnych teraz jakby terminach, jeśli chodzi o nazewnictwo. Olimpiada jest przez ogół traktowane to, co zwykle nazywa się Igrzyskami Olimpijskimi. A olimpiada sama w sobie to jest okres czterolecia pomiędzy igrzyskami jednym a drugim. No to widzisz, to nie wiedziałem, ale to zawsze zazwyczaj się mówi olimpiada, tak. Nie? No, ale to widzisz, no. No faktycznie igrzyska olimpijskie, nie? No, ja ci powiem też niechcący przy okazji rozmowy z kimś innym na temat właśnie sportu się o tym dowiedziałem, też nie wiedziałem. Niemniej jednak fajnie wiedzieć taki drobiazg, nie? Całe życie się uczymy, wiesz, kurczę. I najlepiej to wiesz, jak się rozmawia z kimś i czasami wiesz, wiadomo, no, poczytać można i tak dalej, ale naprawdę, no, jak to ktoś mi mówił, że człowiek się głupi rodzi, głupi umrze, nie? Choć nie wiem, ile byś nie uczył się, ile czytał i tak dalej, to i tak zawsze na coś nie będziesz znał odpowiedzi. No wszystkiego umieć nie można, to jest niemożliwe, tak dlatego naprawdę, zawsze się znajdzie coś... Jakaś dziedzina zawsze cię zaskoczy. No dobra, co mi powiesz, pejak? Pejak. Piłka. Tak czekałem, jak długo będziesz się zastanawiał. Piłka całe prawie twoje życie, odkąd cię znam. Dokładnie. Ale jak to jest? Ty budzisz się rano, piłka, idziesz spać, piłka, jesteś na treningu, piłka. Ja nawet, Kuba, ja nawet rozmawiam, już zauważyłem, że z ludźmi taki, jak to się mówi, bezstronnych takich zasad, że gdzieś tam i wprowadzam do rozmowy zawsze gdzieś piłkę nożną. Nie? Zauważyłem już się, któryś raz złapałem na tym i ktoś mi nieraz zwraca uwagę. Ktoś, kto jest szczery i potrafi mi powiedzieć, że no co. O czym ty mówisz, nie? Tak naprawdę o czym innym rozmawialiśmy, a ty zszedłeś i tak na piłkę, nie? Tak. No, także wiesz, to jest chore, nie? To jest takie, wiesz, no, znaczy chore, no. To nie jest chore, bo dla mnie to jest całe życie, a dla niektórych to jest po prostu coś, co nie wiem, no niektórzy na przykład tylko na chwilę mają, nie? O, ja bez tego naprawdę ja zauważyłem, że tak jak była tam pandemia i tak dalej, nie było telewizji, nie w telewizji, nie było piłki, to wariowałem. No to nie tylko ty, dużo. Przepraszam bardzo. Sam też tak miałem, jednak ten sport to jest zawsze. Nie, no to był, wiesz, piłka, no to ja nie wiem, no, ja z tydzień czasu nie mógłbym gdzieś wyjść, czy z synem, czy gdzieś obejrzeć cokolwiek. No to wiesz, nawet przykład to, co nie wiem, mówiłem, że siedziałem, bo miałeś kolejkę chyba tą hali, tak? W niedzielę. No i siedziałem w domu i tak naprawdę wiesz. No nie mam co robić. Wiem, że masz halę,
Mówię, nie ma ci co pójść obejrzeć jakiegoś meczu. W telewizji dopiero wieczorem jakiś mecz. Mówię, no synka, mówię, dawaj, chodź synek, pojedziemy. On tam coś pomarudził, nie pojechał, no ale musiałem polecieć, pojechać do ciebie i obejrzeć sobie halę, chociażby nawet chwilę, ale gdzieś tą swoją chorobę, jaką mam, nakarmić. Co, nie byłbym sam, gdybym nie był szczypliwy, następnym razem jakbyś chciał obejrzeć coś takiego, to wejdź do środka, obejrzyj mecz, nie samą halę. Może no, tego no, syn nie chciał ja z tobą mówię, pojechać. Tak, no, no tak, bo ja tak, no, tak też, no. Nie, on wiedział bardzo dobrze, bo ja nieraz włączam u nas w domku, nie, tam gdzieś na tym, przez internet i oglądamy razem i on też, ja mu mówię, jacy są moi zawodnicy, którzy tam grają u ciebie na tej hali i ja mówię, tam Franiu już wie nawet po imionach niektórych, jacy zawodnicy tam występują, także czy znajomi nawet, nie? Radzą sobie całkiem dobrze, więc miło i sympatycznie jest ich obejrzeć. Słuchaj, tak patrzę szybko, bo sam się będę zgubił. R. Jak? Rower? Rower? No. Mhm. Jeździsz na rowerze? No właśnie nie, ale trafiło mi się tak rower. Kolegów mam, co jeżdżą tak właśnie. Jednego mam to takiego, no już też... Ja mówię, że to choroba u niego, bo codziennie po 60, po 70 kilometrów robi. Także fajnie ma pasję też jakąś tam, którą nie miał kiedyś, ale złapał tak zwanego bakcyla i strasznie cały czas, wiesz, jak nieraz z nim rozmawiam, to mówi, że coś pięknego, nie? Że o krajobrazy jedzie w kierunku gdzieś tam jakimś dalekim z powrotem, gdzieś miejsca, które po prostu w życiu nie widział, trasy, które w życiu nawet nie przypuszczał, nawet jakby miał tam z pieskiem pójść, to on mówi, nawet tego nie doznał, nie? A tutaj jednak, no i rower, no nie wiem, no też za młodu gdzieś tam pierwszy rower, jaki miałem, Wigry, czy dzieci w ogóle, nawet nie wiem, czy one wiedzą, że to coś taki rower był, nie? Wigry. Wiesz, ja podejrzewam, że... BMX-y są, ale tak. Wigry chyba nie ma, czy są jakieś Wigry. Nie widziałem. No, nie wiem, może jeżdżą gdzieś tam, ale wiesz, to już ktoś chyba zostawił sobie w garażu z dawnych lat. To raczej wątpię, żeby dzisiaj coś takiego można było kupić i po to tylko, żeby na tym pojeździć. No, to była rzecz kultowa. No. Wtedy jeszcze. No mówię, że teraz jakby Wigry to... Są tak malucha bym spojrzał, jak ktoś by przejeżdżał, to tak tylko wiesz, o kurczaki, są jest Wigry. Dobra, co mi powiesz na S jak? S. Ser? Żółty? Żółty. Mhm. Żółty, chociaż biały też z dżemem na chlebek. Ale biały z dżemem czy żółty? Znaczy biały z dżemem, a żółty wiadomo, no żółty jest do wszystkiego, ja już do zapiekanek, do pizzy i tak dalej. Ogólnie na kanapki też lubię, czasami liść z rana, kanapeczka, kubek mleka, ser w każdej postaci ogólnie też, nie? Smażony też, dobry. No, ale powiem ci, że masz podobnie, ja bez sera żółtego to się nie obejdę, jak chodzi o kanapki. Mhm. Zawsze gdzieś tam musi się przemycić w takiej czy innej formie. Te jak? Ja była mama, to i tata, nie? Ale ja bym dał torba. Torba. Mhm. No dobra, sportowa. Domyślam się, z jakiego powodu czasem cię widuję i jeżdżą gdzieś tam po mieście, jak z tą torbą o pracy. A to ja sportowa. Ja. No widzisz, a jednak, zobacz, niby jedna i ta sama rzecz, a zupełnie dwa różne skojarzenia. Dokładnie, ja. Ale wiesz co, zawsze chciałem zapytać, jak to jest? Nie jest to za ciężkie? Jak tak chodzisz na przykład, wiesz, po adresach? No jakbyś ty pierwszy raz, czy tam ktokolwiek by to wziął, to na pewno no, jest ogólnie ciężkie, ale to przyzwyczajenie, nie, organizmu. Tutaj dziś, wiesz, organizm przyzwyczajony. Na początku, jak się przyjmowałem, to też mi było ciężko. Dziś mi bolały tutaj jakieś plecy, tu gdzieś coś mi szczykało i tak dalej, ale to tak jak w każdej pracy, Kuba, nie? Idziesz do pracy, byle bez różnicy jakiej, nawet siedzącej, to też cię, za przeproszeniem, pośladki będą boleć, nie? Będziesz przed komputerem, to cię oczy będą boleć, nie? I to tak, wiesz, wszystko jest, tylko kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że jak organizm przyzwyczaisz, to wiesz, to jest okej, nie? No to dochodzimy do ujak. Ujak. Ul.
ser to by nie pasował raczej, chociaż w ulach też ser się znajdzie. Mhm. Podam, jeśli wiesz, te klastry sera. Mhm. Nie, no ja... Aha, no. Nie wiem, no ja... Dzisiaj akurat brałem miód. No, to tak. Dobra. V jak? V by Stuttgart. No tak. Jakbym tutaj gdzieś usłyszał inne skojarzenie niż z piłką, byłoby trochę trudno. Ale dawniej VfB Stuttgart to była jedna z takich drużyn, która często się pojawiała na plakatach. Nie? Jak jeszcze w młodym wieku sam na drzwiach gdzieś tam miałem Bundesligę i różne były drużyny, ale pamiętam, że to VfB Stuttgart zawsze miało tak, takie przyciągało. Nie wiem, czy to koszulka, czy herb, czy cokolwiek innego, zawsze tak gdzieś to w głowie. Tak, to prawda. No i tam też zawodnicy tacy dość dobrze zawsze grali. Nie? Tak, I na Eurogolu, nie wiem, dużo bramek. Dokładnie. Można było pooglądać. Ogólnie Liga Niemiecka. W porządku. Tak. Słuchaj, cztery literki nam zostały do końca, więc już bliżej, tak, końca. Bliżej końca już się tak nie ma co stresować. Mm-hmm. Jedna z takich, które zawsze dużo ciekawych skojarzeń, to wujak. Wojtek. No właśnie. Znam nie tylko swoich imienników i każdy Wojtek, tak jak byk. Porządne chłopaki. Dobra, nie będę tutaj cukrował, kiedyś ponoć też miałem tak mieć na imię, nie? No. Ale nie wyszło. No nie. Ja też kiedyś szczerze mówiąc byłem zły na rodziców, że Wojtek, mówię, kurczę, Wojtek bez Portek, zawsze takie tam i tak dalej, ale później teraz tak z wiekiem to mówię, kurczę, no mało tych Wojtków jest, nie? Później gdzieś, no wiadomo, Wojtek to takie nie jak Adam, nie jak Piotr, jak Paweł, to bardzo dużo, ale później te Wojtków tam gdzieś poznawałem, to jak zobaczyłem Wojtek, o kurczę, to faktycznie gdzieś te Wojtki, aż takie czuć, takie pozytywne nastawienie, nie? Do tego wszystkiego. Mówię, kurczę, no, Wojtek to jednak porządny gość i nieraz, wiadomo, gdzieś, czy na imprezie jakiejś, chociaż nie imprezuję. No. Po prostu lubisz to imię i teraz ewidentnie. Dokładnie, widać, zwracam uwagę większą na to. Tak jak z bykiem, nie? Też zwracam, jak widzę, że tak jak poruszyliśmy ten temat byka, to też jak słyszę, że byk, no to też już zwracam większą uwagę, czy faktycznie to jest, czy to nie jest tylko po prostu jakiś tam ktoś to wymyślił i sobie mówi, nie, że byki, no, to jednak to są, nie, jednak faktycznie te osoby, które są spod tego znaku i imiennicy Wojtki są w porządku. Dobra. X. Jak? XXX film był taki, albo kiedyś też mogę powiedzieć na X to Xamax, jest taka drużyna szwajcarska chyba, tak? Jest. No i też, też jak na przykład były, no tam wiadomo, za młodo, jak na przykład wymyślaliśmy jakieś kluby i tak dalej, no i zawsze każdy mówi, kurczę, na X, no nie ma takiej drużyny, nie? No i tam, wiesz, gdzieś sprawdzaliśmy to, gdzie, jaka jest drużyna. I wychodziło zawsze, że Xamax jest drużyną. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś. Jest, może Santi jest gdzieś. Jak? Santi. Santi. Się pisze tam. Santi. Mhm. Ale to widzisz, no, to są takie drobiazgi, na które zwracamy uwagę, jak się czegoś chcemy dowiedzieć i szukamy, prawda? No. Natomiast mnie zastanawia ten XXX tytuł filmu, bo wiem, że to było i wiem, że dużo takich rzeczy, no. Słyszymy różnych, natomiast nikt nigdy wcześniej nie wspomniał właśnie o tym. Może, bo to jest całkiem niedawne te filmy były i to dość dobre, tak? Dla oglądalności, jeżeli chodzi, bardzo dużo coś się tam zawsze działo, to nie jest na zasadzie, że to jest film taki, że siedzisz po godzinie. Wiesz, i już kurczę, patrzysz, żeby tylko się skończyły napisy, wiesz, żeby to pokazały się napisy i skończył się film. Nie, no taki, że filmy, że coś tam, coś się dzieje, tak? No dobra, Y jak? Yeti. Jakże mogłoby być inaczej. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle pomyślał kiedyś, patrząc na Y w inny sposób. A, to nie wiem, bo akurat ostatnio oglądaliśmy bajkę Yeti. Nie wiem, czy oglądałeś, czy nie, i polecam. Nie, naprawdę, ale powiem ci, że
każdy, kto mówi, to właśnie oglądaliśmy bajkę o Yeti, więc chyba będę musiał. No naprawdę, bardzo fajna, chyba to na Disney, ale czy to ktoś... To nowe, że w ogóle, nie? Tak, no tam chyba nie, no tam z rok ma co najmniej, dwa latka, ale powiem szczerze, że naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna, nawet jak z synem miałbyś obejrzeć i polecam też tak samo z dziećmi, bardzo fajnie ucząca też w jakiś tam sposób. Bajeczka taka naprawdę przyjemna dla oglądania i w różnym wieku, i starszy, i młody, dla każdego. No słuchaj, popatrz, tak długo czekałeś, to już się prawie doczekałeś. Ta ostatnia literka, Z jak? Z jak zegar. Zegar? Zegar. A czemu zegar? Nie, bo chyba zegar czasu. Już człowiek... Mimo, że się starzejesz. No niestety, jak każdy, jak widać nawet po swojej siwiźnie, już 40 za przeproszeniem na karku, a całkiem niedawno jeszcze pamiętam, jak kopałem w piłkę tutaj sobie gdzieś, jako młody człowiek, też nie mówię, że jestem stary jakiś tam, bo czuję się fizycznie okej, ale jednak no, ten zegar czasu widzimy po swoich dzieciach, jak człowiek się starzeje. No i gdzieś już tam gdzieś z tyłu tej głowy jest, kurczę, już mam 40, nie? Ja ostatnio z kimś rozmawiałem na temat właśnie nawet tych lat, tego roku, jakiego mamy 2023. Ja pamiętam, jak dziś, jak myślałem sobie kiedyś, że 2012 to w ogóle epogeum jakieś, nie? Jak ja dożyję, 2020 to w ogóle miało być koniec świata, nie? No i tam się dziś gadało w takich, wiesz, gdzieś tam między nami, tam dzieciakami i tak, i młodzieży się rozmawiało. Ja wiesz, ja nigdy też nie mówiłem sobie, gdzie ja 40, jak widziałem kiedyś, jak miałem 18 czy 20 lat, jak widziałem kogoś 40-latka, to dzień dobry i dla mnie to był, wiesz, pan, nie? To był pan przez duże P. Ja mówię, w życiu ja bym 40 może nie dożyję, albo nie wiem, czy jak tam można dożyć, nie? Mówię, a teraz sam jestem w tym miejscu, no i jakoś to leci i czuję się naprawdę, nie, jak duchowo, jak na 20-parolatka. No często takie mam wrażenie, podobnie chyba możesz i ty potwierdzić, że głowa by chciała, ale ciało niekoniecznie zawsze już daje radę. Dokładnie. Szczególnie w sytuacjach trudnych, ekstremalnych, zaskakujących. Tak jest. Wojtek Błażyński, mam nadzieję, że kawa Wart Cafe najlepszej kawiarni w Wałbrzychu, tutaj to trzeba podkreślić. Bardzo dobra, polecam naprawdę. Był naszym gościem, Abecadło, przecięliśmy komplet. Dziękuję bardzo. Nie było chyba tak strasznie, co? Znaczy no, myślałem, że w ogóle że to inaczej będzie wyglądać, ale no fajnie, coś nowego. No i dobrze, miło i sympatycznie, powodzenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Kawę gościom zapewniła kawiarnia Art Cafe pod pretekstem.